W minioną sobotę na dawnej rogatce miasta zwanej Rogatką Kalwaryjską w rozwidleniu dwóch dróg, jednej do Kalwarii i Kowna, drugiej do pobliskiego Jeleniewa, odsłonięto pomnik dwóch patronów naszego miasta. Święci Roch i Romuald, Kameduli, obecni także w herbie Suwałk, wyrzeźbieni zostali w Piaskowcu i spoglądają na miasto, które założyli. Pomysłodawcą pomnika jest profesor Andrzej Strumiło. Rok temu podczas pleneru rzeźbiarskiego figury wykonali trzej artyści rzeźbiarze pochodzący z Białorusi. Spotykali się tutaj od wielu lat rzeźbiarze Białorusi, Litwy, Polski, Ukrainy. Pracowaliśmy dla Suwałk. I na jednym z plenerów powstał pomysł zrobienia takiego pomnika dla Suwałk, generalnie takiego pomnika dla Suwałk. Ja wymyśliłem taką prostą koncepcję tych dwóch założycieli, dwóch kamedułów na suwalskim kamieniu. No i to zostało zrealizowane w sposób, moim zdaniem, znakomity przez trójkę białoruskich rzeźbiarzy, Pipina, Zasimowicza i Pantelejewa przy moim współudziale w ubiegłym roku na plenerze i w tym roku to zostało postawione dzięki energicznej pracy służb gospodarczych miasta, którym należy to zawdzięczać. Jak wskazał Andrzej Strumiło, pomnik ten jest dla niego niezwykle istotny, ale także symboliczny. To, że nad tym pracowali artyści kilku krajów, to świadczy o tym, że żywa jest tradycja przyjaźni, bo w końcu, kiedy powstawało to miasto, ono powstawało w granicach Rzeczypospolitej dwojga czy trojga narodów. Także to mnie bardzo cieszy, że to zostało zrealizowane i że to będzie służyło mieszkańcom Suwałk. Myślę, że z powodzeniem opiekować się będzie ich losem. Odsłonięcie pomnika i wmurowanie aktu upamiętniającego to wydarzenie dokonano w obecności bardzo licznie zgromadzonej młodzieży, która zjechała do Suwałk na diecezjalne Dni Młodzieży. W uroczystości wzięli udział m.in. Czesław Rankiewicz, przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Przełomiec, profesor Strumiło. Pomnik wyświęcił biskup diecezji ełckiej Jerzy Mazur. Odsłonięcie pomnika poprzedziło krótkie przypomnienie początków naszego miasta. Tak o nich mówił Czesław Rankiewicz. Król Jan Kazimierz po tak zwanym potopie szwedzkim postanowił wypełnić swoje śluby lwowskie i przekazał aktem 6 stycznia 1667 roku jezioro Wigierskie wraz z otaczającą puszczą zakonowi Kamedułów. Rok później nastąpiła uroczysta introdukcja, czyli wprowadzenie zakonników na Wigry. Kameduły założyli najpierw do rzeczy tutaj Czarnej Hańczy osadę Suwałki, później powstało miasto. W 1710 roku rozpoczęła się budowa nieistniejącego już dziś kościoła Świętego Krzyża. 3 grudnia 1715 roku przeor klasztoru ojciec Idelfons wydał przywilej lokacji miasta. Zakonnicy wyprosili ten przywilej u ówczesnego króla Polski, króla Augusta II Mocnego. Jego mieszkańcy zostali uwolnieni od pańszczyzny, ustanowili władze miejskie i wytyczyli 300 placów pod budowę wraz z przestrzenią rynkową ulic. Czyli można powiedzieć dzisiaj, że Kameduli stworzyli zręby założeń urbanistycznych ówczesnego miasta. 5 lat później król August II Mocny nadał miastu Suwałkom prawa królewskie.